rok temu przyjęłam sakrament bierzmowania. Sylwia, sakrament bierzmowania przyjęłam rok temu. Ola, należę do ruchu Światło Życie. Jestem animatorką od 3 lat. U sakramentu bierzmowania byłam 6 lat temu. Jakub, 22 lata, student już 5 roku Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Daniel, rok temu byłem w sakramentu bierzmowania. Mam na imię Kasia, mam 21 lat, studiuję geologię. Natalia, sakrament bierzmowania przyjęłam rok temu. Jestem Michał, mam 6 lat, na krzyża w Uniwersytecie. Krzyż jest dla mnie symbolem miłości Boga do człowieka, symbolem męki Jezusa. Cierpienia i miłości Boga do ludzi. Krzyż animatorski przede wszystkim jest znakiem zbawienia. Motywuj mnie do tego, żeby zarówno słowem, jak i przykładem iść za nim i pokazywać moim kolegom, koleżankom z roku, kim jestem i kto mnie ukochał, kto mnie zbawił. Jezus oddał na krzyżu życie za nasze zbawienie. Chyba nie da się bardziej poświęcić niż oddać za kogoś swoje życie. Dla mnie krzyż to jest radość i miłość. Radość, ponieważ mogę przekazywać ją dalej innym animatorom, innym uczestnikom, a miłość, ponieważ mogę ją przekazywać. Tutaj jest napisane agape, czyli miłość, bezinteresowna miłość, którą mogę dawać innym uczestnikom i mogę ich po prostu kochać bezinteresowną miłością. Tak samo jest to symbol miłości Boga do człowieka, bo właśnie to przez krzyż otrzymaliśmy zbawienie, zostaliśmy odkupieni od grzechu i to Bóg poświęcił swojego jedynego Syna, ofiarował swoją największą miłość za nas. Chrystus umarł dla mnie i pomimo tego, że to może się kojarzyć z czymś strasznym, z czymś takim tragicznym wręcz, to jednak jest to dla mnie wielki powód do chluby, bo to daje mi nadzieję w mojej wierze, zwłaszcza w momentach zwątpienia. Jeśli spotkałby Cię ktoś na ulicy i powiedział, krzyż to znaczy, to co byś odpowiedziała? Krzyż to symbol poświęcenia i męki Jezusa za nasze grzechy. Gdybym spotkała teraz osobę przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, chciałabym jej ofiarować krzyż i chciałabym, żeby nosiła go z szacunkiem, świadcząc o miłości Boga. Gdybym spotkał młodego człowieka, dałbym mu ten krzyż i powiedział mu, noś go, bo zbliży cię on do Boga i będzie symbolem twojej wiary i będziesz dzięki temu pokazywał innym ludziom, przeżył tą wiarę wśród innych ludzi. Jeżeli widzę kogoś, kto ma zawieszony na szyi krzyżyk, to czuję, że on jest mój, że się go nie boję, nie ma takiej potrzeby. Jak wam się wydaje, dlaczego misjonarz, który wyjeżdża za granicę w naszym imieniu głosić Ewangelię Chrystusa, dlaczego w czasie posłania otrzymuje od księdza biskupa krzyż? Nie dostaje pieniędzy, nie dostaje lekarstw, nie dostaje jakichś środków audiowizualnych. Dostaje po prostu krzyż. Dlaczego? Ponieważ jedzie tam pokazać innym ludziom Boga, a to krzyż właśnie jest symbolem Jezusa Chrystusa, Boga, a nie pieniądze czy jakieś leki czy inne. Co mu więcej potrzeba, skoro Bóg jest z nim? Bóg jest lekarzem na wszystko, więc żadne leki mi nie potrzebne, modlitwa wystarczy. Poza tym leki i pieniądze może dostać od ludzi, którzy będą mu chcieli w tym pomóc. A krzyż jest symbolem tego, że pomoc od Najwyższego dostanie zawsze, kiedy będzie jej potrzebował. Księży biskupie, tak bardzo osobiście, ksiądz biskup codziennie zakłada swój krzyż biskupi na szyję. Jaka temu towarzyszy świadomość i myśl? Czy ksiądz biskup wie o tym, że i cały czas o tym pamięta, że wchodzi w ślady wielkich misjonarzy, takich jak święty Wojciech czy Cyryl i Metody, inni patronowie misji? Chciałbym ponownie posłużyć się słowami Ojca Świętego. Podczas jednego ze spotkań święty Jan Paweł II mówił tak: ja jestem pośród was po to, aby wam mówić o Chrystusie. I właśnie ten krzyż przypomina to zadanie, aby mówić o Chrystusie, aby przekazywać Ewangelię, ale także uczyć odpowiedzialności za Boże sprawy w każdym konkretnym środowisku, także w wymiarze Kościoła powszechnego.
Księże biskupie, i tak na koniec, żebyśmy mogli stworzyć takie hasło dla młodzieży, bo oni muszą coś mieć podane bardzo krótko i zwięźle. Takie równanie. Młodzi plus misje równa się? Pogłębiona świadomość Kościoła i udział w wielkiej tajemnicy zbawienia.